go and try your luck. Test me in again, we let it rang. Please don't start us up. Got that black and white. Ale moi drodzy, dostałem informację od Ptycha. Pytanie, ja dlaczego taką informację? Bo napisał: tu Ptych, zaraz do ciebie przyjdę. Pytanie, dlaczego widzę? Dlaczego Ptych do mnie ma przyjść? Dlaczego kapslokiem pisze? To znaczy, że to jest bardzo ważne i się zaraz o tym przekonamy pewnie jak przyjdzie. Ale widzowie, zanim to wszystko, pamiętajcie, zostawić łapę. Łapę to widzowie tam. Patrz na Palion Side. Przyjaciele, piękna bluza. Piękna bardzo bluza. Jest więcej, nowe zdjęcia i wszystko widzowie, no co, święta są, tak? Święta są tuż, tuż, już niestety po Black Weekendzie, ale 3 grudnia będzie coś nowego dla was, coś nowego, o czym się dowiecie 3 grudnia i widzowie, no co, no grudzień jeszcze się nie kończy, także w grudniu w tym roku jeszcze coś będzie ode mnie dla was. Ptych! Wiedziałem, że to ty, Ptych. Cześć! Dałeś mi informację, to wiedziałem, że to ty. Tak. Mogę przyjść, mogę wejść. No możesz, co się dzieje? A no bo słuchaj, jak ja sobie usiądę może tutaj. A jednak się nie usiądę bez sobie. Tychu! Dlaczego no, takie informacje z kapsloka? Kurczę, wiesz co, nie wiem. Chcesz jednak się wygadać trochę, wiesz? Wygadać? No dobra, no. Mów. No bo kurczę, nie wiem czy ci chłopaki mówili, ale oni ciągle chodzą za mną i oni chcą mi zabrać ten plecak. Widzisz ten plecak na plecach, nie? No widzę. Zabrać no. Ci go? No zabrać, no i oni mnie go zabierają. No i kurczę, nie wiem, no mnie to trochę denerwuje, no bo... Że no jest to twoje, ale czemu chcą ci go zabrać? No bo oni, wiesz, oni mówią, że ha, zabierzemy ci plecak, będziemy mieć najlepsze itemy na świecie i w ogóle wszystko i tak dalej. Ale to jest jednak twoja własność w sumie, no ja cię rozumiem. No tak, no to jest moje, no i wiesz, no ja nie mam nic do ukrycia i nie mam nic przeciwko, no ale to jest moje, no i ja nie chcę, żeby oni mi tego zabierali. Ja im to mówię, oni mi zabierają i wiesz co, i oni Tychu, no dobra, oni no to zabrali go. Nie pozwolimy, w sensie, wiesz, no to i ta inówka znam o wiele dłużej, ale jeżeli to prawda, no to... W sumie nic złego będzie w tym, żebyśmy go jakoś schowali, tak, może. No tak, ale właśnie chcę ci powiedzieć, że oni mi już go zabrali. A to co to? To, no właśnie, no bo o co chodzi, że oni mi go zabrali, a nie umiem go otworzyć, no. Co? No, oni próbowali łamać szyfry, łamać kłódki, próbowali go zniszczyć, a, ale to co? Oddali i wiesz, co zrobili? Oddali ci tak, go. I wiesz co jeszcze zrobili? No. Wiesz co jeszcze zrobili? No. Jeszcze go pomalowali nawet. Jak pomalowali? Normalnie, spray wzięli i pomalowali. A ja całe szczęście mam ten, nawigator, taką GPS-a mam w nim zamontowanego. Aha, więc ty wiesz gdzie jest. No ale dobra, tak. Masz go na plecach teraz, to git. To... No, tak, no. No to, i mam to pytanie Ptychu, no to możemy idealnie zbudować schron dla twojego plecaczka. No właśnie, o to właśnie przyszedłem, no to sobie się rozumiemy. Bo chcę, żebyś mi pomógł go schować. No i wiesz, no i dochowajmy jakieś takiej tajemnicy, wiesz. No to ja nie mam nic złego w tym plecaku, Tychu, nie? No problemo, mówię. No problemo, ja wiem. Ej, ale mam pomysł. Jaki pomysł? Ale mam pomysł. No bo no jaki? Mieszkasz u mnie, nie? No sobie tu pomieszkuję, teraz no teorie, mam teorie, pokój. Jest sobie tutaj dom, No. To jest niby twój pokoik taki u mnie. Gościnny tak. Pokojek, jak przychodzisz. No i Ptychu! A ogólnie to trzeba zlikwidować, bo już nie ma Black Weekendu. No dobra, pyk. To elegancko, ale są święta, ale są święta, to będziesz mógł zaktualizować. No i Ptychu, masz to łóżko. Wydaje mi się, że łóżko i pod łóżkiem zrobić jakąś tajną bazę, ale jeżeli my zejdziemy tu, no to oczywiście spadniemy. No. Rozumiesz, możesz spać. No rozumiem, a to spadnę. Możesz skoczyć. No dobra, jestem, no. I no nie możemy tego tu zrobić. Ale... To, a gdzie zrobimy w takim razie? No prosta sprawa, no przecież masz dwa domy u mnie. Dwa domy? Jeden, o którym się musiałem sam dowiedzieć, ale... Ale jednak go masz. Ale który? Chodzi ci o tą tajną bazę w magazynie? Dokładnie. Uuu, i to będzie tajna baza w tajnej bazie. Zaszyfrowanym wszystkimi rzeczami. I to jest genialne, bo nikt się nie skapnie, że w tajnej bazie będzie druga tajna baza. No tak, przecież to będzie tajna baza w tajnej bazie, widzowie, czy to jest niegenialne? To jest genialne, jak ty na to wpadłeś? Nie wiem, ale masz to jest genius. Masz łeb jak sklep, to jest naprawdę. genius jak nigdy. Ptychu, schodzimy do sekretnego Dobra. Miejsca, do mojego nowego miejsca, zapraszam Kurczę, serdecznie. Ale co się oni się dowiedzą o tym, to przecież będzie przypał jak nie wiem, stary. Nie dowiedzą się, bo nim będą mieli kiedy się dowiedzieć, a wy widzowie oczywiście nie piszcie żadnych rzeczy im w komentarzu, w sensie no i tak napiszą nic. Na pewno. Nic, widzowie, błagam, nie piszcie, zróbmy z tego tajemnicę naszą. Nasza tajemnica, chodź. No dobra, Tychu. Dobra, to czekaj, dawaj bo na dół. W tej skrzynce mam rzeczy tajne. Czekaj, i wszystko tu? Mogę nawet wykorzystać, no, zaraz ci powiem o co tu chodzi. Dobra, no. Tylko będzie trzeba to zamknąć jakoś i zrobić inne wejście, bo nie będziemy cały czas szkła rozwalać. To ja mam pomysł, patrz. Przerobimy trochę te klapy tutaj, zobacz. Okej.
I zrobimy, że one będą leżały. No. I patrz, i będziemy się tutaj wchodzili. No i klasa, pa. Wiesz, to będzie, to nikt nie skapnie się. Genius! Siła, dobra, 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 siła. I tutaj, i dawaj, 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 niszczymy to. O! I widzisz, idealnie. O! To działa! Genialne to jest, ej, dobra. Działa, działa, ale działa. Zobacz, że tutaj już mamy jakby jedną bazę, no to musimy dobra, jakoś to drugą niszczymy, tu że niby, czekaj, tu trzeba zrobić te... Ej, powódź! Powódź, powódź! Ale nie, tu trzeba, no to czekaj, jak masz ten blok, to trzeba... A, no to czekaj, no to ja wyciągnę z plecaka po prostu wełnę, no. Git, git. O, wyjmij z plecaczka. Masz może pochodnie, zrobimy tutaj jakieś oświetlenie. A do tego, a na dodatek... Dobra, mamy pokój, mamy twój pokój. I pochodnie, tak? Potrzebujemy jeszcze? Tak, no masz tutaj troszkę... Jezu, ty masz tu tyle złota. Dobra. No właśnie to złoto, to wiesz, ono jest niepotrzebne. Najpotrzebniejszy jest mój plecak. Teraz jest mega ważne, bo ty masz żółtą podłogę i nie zrobimy żółtej klapy. Trzeba pod łóżkiem dać klapy, żeby nie było widać. No to kurczę, jak to zrobić? Masz pomysł? Ła. Całą podłogę z klap. No wiesz, to było bez sensu. No czemu, no nie... Czekaj. No i naprawdę. No muszą być... A może jakiś... No ale jaki masz łóżko? Plan? Daj łóżko, daj łóżko, daj łóżko, patrz. Jaki masz plan z łóżkiem? Bo trzeba zrobić tak, żeby to było pod wyrkiem. No to... Jakiś przycisk może, albo jakoś, a masz jakieś klapy czy coś? No ja nie mam, no ty masz wszystko w plecaku. No dobra, to muszę szukać. Ej, ale jak my stąd wyjdziemy, to trzeba zrobić drabinę. No to zrobimy drabinę, zrób drabinę. Dobra. To będzie tu. Ale... I teraz tak, i teraz trzeba to jakoś wykminić, żeby to było totalnie nie do zauważenia. Może tu! No to, no bo tego w ogóle nie widać. No ja nie widzę tego. Tychu, dobra, dawaj klapy. No dobra, no ale jakie to mają tylko być klapy? Tylko te takie ciemne, no te co mam w magazynie. Mam plan. Ale mam plan. Zobaczmy, mogą być, czy są te. Tak, właśnie te, no, no i to patrz. Zrobimy te i będzie gitara, no i teraz możemy to postawić. Podłoga, gorzej jak ktoś otworzy podłogę, no ale... Ale wiesz. No, ale nie, ale nie, ja no, mam nie... Nie, spoko, no, mam pomysł, patrz, zrobimy tak. I patrz, no, nikt się nie skapnie, że to tak będzie, nie ma, no dobra. Nie ma bata. Poczekaj, to ja będę robił ściany, bo ja mam, zobacz, ja mam jeszcze takie bloki. Mogę dobra. Ci dać kawałek, znaczy trochę, zobacz, masz bloków. Czekaj, trochę. Wow, dzięki, dobra, jak mamy to, to tu będzie tak, to tutaj, patrz, zrobimy tak. Na razie tu zrobimy wyjście. Okej, okay, i patrz, no i kurczę, no chyba nikt się nie kapnie, że tutaj, czy tu wiesz, ktoś otworzy, a mówi, a wełna to tego. No niby tak, ale wiesz co, to nadal jest trochę ryzykowne, mi się zdaje, że to nie jest takie mega dobre, ale no w sumie to... To nie mamy nic lepszego do wymyślenia. Tylko nie? możesz tu dać drabinę. A pod wyrkiem, właśnie, to wyrko tam na koniec damy. Pod wyrkiem. Nie! Nie! Ej, dobra, ktoś... Ale widzisz pod łóżkiem... O, te klapy! Chociaż nie pod łóżkiem klapy... O, a czekaj... Patrz! To. No patrz, no poczekaj, patrz. Jest... Dajmy... Wiesz, czekaj, odgrywamy rolę teraz. Poczekaj, patrz. No jest dobra, sobie dobra, tak, to całe... A, to by to... To tego... Dywan. Dywan ci mam dać? Jaki dywan? Zwykły, żółty dywan. Najzwyklejszy. Przecież to jest OP. Patrz. No i co ty zrobisz z tym dywanem? No i dywan damy tylko w tym miejscu. Nie? No i co będzie działać? Ej, faktycznie zostawisz tu łóżko. No i patrz, jak ktoś zejdzie, tu zobacz, oprzej. Schodzi? Tak, bo tak zrobi to. No i patrz. Dobra, tu trzeba jeszcze dać. Tą klapę trzeba skierować w tym kierunku. Patrz. Przechodziło. Czekaj, ja tylko zrobię te klapy do końca, bo tu musi być klapa i... O, i patrz. No, i patrz, i wiesz, jest sobie toj tutaj, nie? Mówi, a klapy, na pewno coś tu będzie, No. Schodzi, nie ma. A tu zamknięte. A w ten sposób. W sensie, może, no jak otworzysz tutaj klapę, no to jest troszkę katastrofa, nie? No ale to nic jest nie zrobimy. Lipa, no ale nic nie zrobimy, nie? Ale jest większa szansa na to, że tego nie zrobię, po prostu tak będzie, nie? I tu będzie, wiesz, no tu będzie sewyrko ładnie, elegancko, no. Nie wygląda to jakoś ultra, wiesz, podejrzane. No nie, teraz. No to naturalnie wygląda, bo wtedy teraz wygląda tak, że po prostu no nie da się na dywanie położyć łóżka, nie? Dobra, to dobra, liczy, dobra, no nie wiem, czy to jest takie pół na pół dobre, ale dobra, musimy wykopać teraz. Biorę. Ile ty masz żółtych bloków? Ej, to dzieci, ja mam lepszy kierownik niż ty, ja mam szybszy. Jaki ty masz? Taki, no weź se go. Że to jest go. To jest ten sam, tylko ty masz...
Nie, no. Nie, no on jest szybszy dużo. Tak samo kopię, tak samo kopię. Nie, on na pewno jest szybszy. Myślisz? No, a spróbujmy, zróbmy test, daj mi kill off. Patrz. Dobra, i dawaj, teraz ustaw się tu. O, czekaj, no, jestem, o, no. O, dobra. I teraz ustawmy się tu i dawaj. Na 3. 3, 2, 1. No dobra, twój jest szybszy. No ale tylko trupę. Tylko chciałeś mnie okłamać. No nie, no myślę, że to jest szybszy. No dobra, nie kopmy tu, zrobimy tutaj i tak tunel, więc. Dobra, postaw tutaj pochodnie, bo już nie chcę mi się tego zaklejać, żeby tutaj się nie lespiło. Dobra. Chodź. Ja mam dużo pochodni. Dobra. Okay, bo teraz nie mogę tej pochodni zniszczyć. No to zniszcz, normalnie. Dobra, no i teraz na górę trzeba jakoś. Czekaj. Wykopię. To zaraz zejdziesz. To nie trzeba to ja troszkę głębiej. Co ty kminisz? Ja nigdy nie robiłem aż takich tajnych bossów jak ty teraz. No to, robisz, to musi być ultra tajny, jak pomagam ci. Dobra. No dobra, no. Ale nie powiesz, nie? Im. To zadziała, czekaj, bo tu musi być tego, nie? To poczekaj, ja mu drabinę dam. Daj mi drabinę. A możesz to poczekaj. Dać. W kierunku drabina musi być w kierunku tutaj. Tej ściany. W którym? Tu? Dobrze. No to poczekaj. Nie! O, jest git. Dobra, działa. Hula. No dobra, i sobie to tak, można zejść? Robię już teraz pokój. Tylko, pokój se będzie, ale to jeszcze nie jest koniec. Będzie trzeba to potem podmienić na obsydian, chyba że masz, ale ty masz obsydian na pewno, daj obsydiana. No mam obsydian. Dobra, zarzuć. Ja nie mogę. Dobrze, masz ten nie plecak. Nie wiem, wiesz co, ja nie jestem zwolennikiem obsydianu. Ale to jest potrzebne. Zmaja potrzebne. No nie jest mojego koloru. Może oni sobie pomyślą, ale to ty, jest, nie wiem. Ale ty chcesz, żeby to było tajne, czy ty chcesz, żeby to czekać i troszkę oddam tego? No chcę, żeby to działało, no nie, ale no wiesz. Właśnie, no, to jest ja nie wiem. Cały kniw na tym. Dobra, możesz całe, ja to wykopię tutaj, bo to trzeba podmienić na żółte. I to wszystko na żółte zamieniać? To żółte, no. Tutaj podłoga też dobra. Żółta. Widzisz, żebyś miał jeszcze, no. Żebyś sobie jeszcze miał tutaj coś żółtego. Dobra, tutaj to ma sens, sufit. Dobra, nie, tu już starczy, tutaj będziesz obsydian. To zrobimy tu taki. Zrobimy taki pokój. Aha, w ten sposób, ale giga chat. No, genius, trzeba tak. Ale, to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie jest nasz koniec. Dobra, wymyśl sobie w ogóle kod. Czterocyfrowy jakiś. 1, 2, 3, 4. No nie, no. Ptychu, no błagam. No co, no 1, 2, 3, 4, no nikt nie wpadnie. Na pewno. Ale zobacz, odwrócone psychologię. Każdy pomyśli, że ja będę miał jakiś mega trudny kod, a będę miał mega prosty. Tychu, no 1, 2, 3, 4 to pierwsze co nubek ci wpisze, więc raczej... No nie, bo nubek pisze 1, 2, 3, bo nie będzie, że to są 4. Nie umiem w ogóle, no on to 4 pisze, on, no nie, serio, Ptychu. Wymyśl jakiś kod taki, który zapamiętamy, no to... ale który taki... 4, 3, 2, 1. Tego już nie wpiszę. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. No dawaj, no robimy 4, 3, 2, 1. To jest największa głupota, jaką my zrobimy, nie? No nie, no to będzie najlepszy kod, stary, nikt się nie skapnie. No nie, no naprawdę, to będzie głupota. No jaka głupota? No serio. Nie, tak będzie najlepszy kod, ale... A, i teraz to niszczysz, tak? Co? I to teraz niszczysz, i teraz podłogę też niszczyć? No oczywiście, że tak, przecież z każdej strony trzeba dać obsydian, żeby tu nie wbili. Jakiś safe robimy, czy co? No tak, no, chcesz to bezpieczne, czy chcesz to niebezpieczne? No nie wiem, ja to zazwyczaj w skrzynce trzymałem. No to dlatego ci ukradli. I właśnie oni mi ukradli to, jak miałem w skinie moim. I tam miałem skrzynkę, no i oni mi to ukradli. No to błagam, no to trzeba to, wiesz, skitrać. Ale dobrze, wiesz, ja mam zawsze ten nawigator, nie? On mi pokazuje w sumie, gdzie ja mam. Teraz robimy tak. Dobra. No, teraz robimy tak. Co tu? Chodź. No gdzie? O, tak. Ja mam kod ustawić, tak? O nie, tu nie mogę kłódki dać. Tu nie mogę dać. Dobra, jaki kod? Ty, to nawet dwie pary drzwi zrobimy. Ale mam jedne. No to ale drugą normalne weźmiemy na kłódkę. A, no można. To poczekaj, to ja wezmę drzwi. Dobra, tylko jaki kod? No nie 4, 3, 2, 1 to jest tragedia. No to może 0101. 0101, no dobra. I co, będzie trudny, tak? 0101, no nie wiem, to nie jest jakiś mega trudny. Dobra, i teraz do skrzynki jaki? Ten sam? 0202 do skrzynki. No dobra, może być, o dobra, a teraz tu kłódkę daj. Dobra, plecak tu musisz włożyć. No dobra, najpierw to wyjdź stąd. 0101.
Dobra. I teraz tu będziesz mi kutkę tu położyć. Ale złote to trzeba obsydianem zrobić. No nie, no złote. Obsydianem, to przecież złotem no to ci rozwalą od razu. Ale to będzie OP, no. Ile ty... Jak tu wejść? No nie da się, to też będzie zakazane. Dobra. I nie lepiej żelazne drzwi? Daj żelazne. Żelazne? Nie da się ich zniszczyć. No to widzisz, to już to mogą być takie. To masz, trzymaj klucz do tego. Trzymaj, dodaj. To będzie twój klucz. Dobra. Daj dram, możesz drabinkę tutaj myknąć jeszcze. No to mam akurat, no. Okej. Okay. Dobra, i to może jakiś błąd. Co tu się dzieje? To nie ma wyjścia, dobra, 0101 0202 wpisz. Damy tu ciemne. 0202, okej. Okay. No. 0202. No to jeszcze grubsze z góry, na wszelki. To poczekaj, to ja zdejmuję plecak. Jeszcze grubsze z góry to robię. Patrz! Ja nie mogę! Możesz na niego popatrzeć, ale możesz go nie dotykać. Możesz na niego popatrzeć, bo to jest mój plecak. No fajnie wygląda, ale to schowaj, to schowaj go tu. Dobra, o, ale będzie schowany! Dobra. No. Jest dobrze. Ej, może... Ale mamy się plan lepszy. No. Stary, włożymy tutaj jeszcze szalkery. Jak szalkery? Włożymy wszędzie, żeby były szalkery i w jednym szalkeru będzie mój plecak. To dawaj żółte szalkery, dawaj żółte szalkery. Szulker. Mega dużo, mega dużo, mega dużo. Muszę plecak wyjąć, bo ja mam tylko jednego szalkera. 0202. No. Czekaj, to plecak, muszę założyć plecak, dobra. Załóż plecak i wybierz szulkery, szulker, dobra. Szulker. A ile potrzebujesz szulkerów w ogóle? No, potrzebujesz w skrzynce 9x3, 27. Nie, to 9... poczekaj. No tak, 27, dobrze mówię. To ja ci wyrzucam, a ty mów ile. 0202. Dobra. Zobacz ile tam wkładam, jest miejsca. Wkładam. Jeszcze rzuć. Rzucam. Dobra. Ile jeszcze brakuje? Dobra. Jeszcze 4, ale daj 3, bo ostatnie to trzeba schować ten. Dobra. I teraz tak, i teraz cyk. Tutaj chowamy plecak. Czekaj, dobra, to schowam plecak już. Dobra, mam pomysł gdzie. Rzuć mi ten. Rzuć mi tego szalkera, to jest mocne. Czekaj, jakie to jest schowane. Dobra, no. I masz. Przecież oni tu nie wejdą. Dobra, jest. Jest? No. Czekaj. 0202. Jak to wygląda? Faktycznie! O stary. Wiesz, w którym to jest? Tak, widziałem. Chodź, 0101. Czekaj. Wiesz co? No ja co bym tutaj jeszcze pokombinował. Co? I to? Nie, zamknij drzwi. Dobra, no mamy to! Jeju, w końcu. To nie dość, że najpierw oni nie zobaczą w ogóle gdzie to jest, więc to jest mała szansa totalnie. No, jeszcze łóżka trzeba tu położyć. No przecież weź tam, zanim ty zejdziesz po ten plecak, to minie rok. No. Drabinka. Czekaj, jeszcze to jest tutaj. Drabinka. Pyk. I wyskoczymy? Normalnie? No. Ej, to jest najlepsza tajna poza jaką. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Naprawdę. Co tu się dzieje? Widzowie, to jest... I co? Najsekretniejsza baza plecakowa ptycha, jaka istnieje. Moi drodzy, stawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i nie piszcie im w komentarzach, w sensie Tojtowi i Nubkowi.